Myślę, że jeszcze nie było drugiej osoby poza Matą, która tak wszedł właśnie z tego punktu życiowego. Kiedy usłyszałem ten numer, nie tylko ja, ale wiele osób, miało pewne skojarzenia z Matą. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że debiut Maty mocno zmienił branżę muzyczną, bo mam wrażenie, że pokazał, iż raperzy już nie muszą mieć ze sobą jakichś traumatycznych przeżyć, jak na przykład, nie wiem, dorastanie w biedzie, czy jakieś dorastanie w patologii, żeby stać się głosem pokolenia. Ty idealnie też się wpasowujesz w tę narrację, no bo jakby domyślam się, że pieniędzy raczej u ciebie nigdy nie brakowało. Natomiast mam wrażenie, że taką główną różnicą między wami jest to, że Macie mimo wszystko łatwiej było zdobyć ten szacunek w branży, przez to, że jakby jego tata, oczywiście jest jak wybitnym prawnikiem i wybitnym wykładowcą, potwierdzam to jako jego student, nie jest osobą tak medialną jak twoja mama. Czy ty w ogóle jakby właśnie bałeś się wkraczać w to środowisko muzyczne, wiedząc, że no jakby mogą ci przypiąć łatkę właśnie scenę Edyty Górniak? Ty w ogóle masz zamiar z tym walczyć? No powiem tak, od początku to myślę, że ludzie mnie porównują tak z Michałem ze względu na to, jak no przez to, jak, że właśnie on był tak naprawdę chyba jedną z pierwszych osób, które zaczęły właśnie z przytupem i właśnie nie wywodziły się z jakiejś tam biedy czy traumatycznych przeżyć. No u mnie to wygląda podobnie, no bo nie wychowałem się w biedzie. No jednak wszedłem do tego rapu, więc myślę, że to tak naprawdę przez ten pryzmat ludzie mogą tak porównywać, bo myślę, że jeszcze nie było drugiej osoby poza Matą, która tak wszedł właśnie z tego punktu życiowego. Ostatnio tam wiem, że Ksawiel Wiśniewski, syn Michała Wiśniewskiego i Madeliny, też wydaje jakieś solowe kawałki rapowe. Natomiast no nie było faktycznie tak mocnego debiutu wcześniej jak u Maty, to fakt. No więc myślę, że też dlatego jesteśmy porównywani i do siebie. No ale myślę, że tak, on ogólnie bardzo wpłynął na cały rap, bo tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, już w dzisiejszych czasach to ten oldschoolowy hip-hop, którego się słuchało 10 lat wstecz, to no to po prostu już teraz się przeobraża po prostu w pop. Więc myślę, że bardzo słusznie z jego strony, że zmienił trochę tak tą branżę, że jednak każdy, kto chce, po prostu może trochę wejść do tej branży i mieć tam szacunek, bo wiadomo, jakby 10 lat temu ktoś taki jak Mata wszedł na scenę, to myślę, że to wyglądałoby konkretnie zupełnie inaczej.